Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. W przedostatniej serii spotkań trzeciej ligi ŁKS 1926 Łomża przed własną publicznością zmierzył się ze Startem Działdowo. Spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla ŁKS-iaków, którzy już w 10 minucie przegrywali 0-1, a Rafała Rakowieckiego pokonał Wojciech Figurski. Po stracie bramki goście cofnęli się na własną połowę i tam przyjmowali ataki biało-czerwonych, a te przypominały walenie głową w mur, bowiem Łomżyniacy nie potrafili rozerwać szczelnej defensywy gości. I nawet jeżeli ŁKS-iakom po szybkiej wymianie podań udawało się przedrzeć w pole karne, to zawsze ich strzały lub próby dośrodkowań były w ostatniej chwili blokowane. Najbliżej wyrównania ŁKS był w samej końcówce pierwszej połowy. Najpierw po dośrodkowaniu Przemysława Olesińskiego z piłką minął się nabiegający Mateusz Laskowski, a zamykającego akcję na długim słupku Macieja Malinowskiego w ostatniej chwili uprzedził obrońca i wybił piłkę poza boisko. W drugiej połowie ŁKS nadal starał się atakować, ale tylko raz, w 57 minucie, ŁKS-iacy poważnie zagrozili przyjezdnym. Po dośrodkowaniu Marcina Gałązki z 5 metrów strzelał Jakub Ambrożewicz, ale jego uderzenie obronił Mateusz Leśniewski. Chwilę później sędzia powinien podyktować rzut karny za faul na Przemysławie Olesińskim, ale ostatecznie nie zdecydował się odgwizdać przewinienia obrońcy. Atakujący bez przerwy Łomżyniacy w 79 minucie nadzieli się na kontrę, po której goście prowadzili już 2-0. Ponownie strzelcem okazał się Wojciech Figurski. 5 minut później napastnik Startu skompletował hat-tricka, dobijając piłkę po dość niefortunnej interwencji Łukasza Tarnowskiego. W samej końcówce honorową bramkę dla Łomżyniaków mógł jeszcze zdobyć Georgij Dziennikaszwili, ale jego strzał dosyć efektownie obronił Leśniewicz. No cieszę się, że udźwignęliśmy ciężar tego spotkania, że moi chłopcy, mimo tego, że gdzieś tam w poprzednich meczach traciliśmy bramki w 93 czy 4 minutach, które już dawno powinny zapewnić nam spokój, nie poddali się i zagrali dobre spotkanie przeciwko dobrze grającym gospodarzom, dobrze grającym piłką, no na szczęście nie potrafiącym z tej dobrej gry do końca skorzystać. Cieszy nas, że wykorzystaliśmy chwilę słabości. Mieliśmy jeszcze kilka okazji do tego, żeby strzelić bramkę. No ale cieszymy się przede wszystkim z tego, że udało nam się na tym ciężkim terenie, w ciężkich warunkach odnieść bezcenne zwycięstwo. Wygrała dzisiaj drużyna lepsza i tyle. No. Widzieliśmy, jaki jest mecz, o jaką stawkę. Chcieliśmy go wygrać, nie chcieliśmy grać na remis. No przegraliśmy wysoko. To też był taki dziwny mecz. No, wydaje mi się, że przywożyliśmy, jeżeli chodzi o piłkę, ale nic z tego nie wynikało. W pierwszej połowie proste błędy nie było. Nie było asekuracji, troszeczkę wolnego miejsca zostawiliśmy. Figurski już to momentalnie wykorzystał. Później jak tutaj w wielu meczach nadziewaliśmy się na kontry. Porażka ze Startem Działdowo sprawiła, że tylko zwycięstwo z Sokołem Ostródą w ostatniej kolejce dało Brzeniakom pewne utrzymanie w trzeciej lidze. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.